Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 1 i 2 czerwca 2023 roku w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki spotkali się ministrowie spraw zagranicznych grupy BRICS. Obecnie BRICS zrzesza pięć państw Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to jest ono traktowane jako swego rodzaju przygotowanie przed kluczowym tegorocznym spotkaniem przywódców pięciu państw grupy BRICS, które jest planowane również w Republice Południowej Afryki, w Johannesburgu i ma się odbyć w sierpniu. BRICS obecnie reprezentuje, można powiedzieć, ponad 3 miliardy 200 milionów ludzi, czyli ponad 40% światowej populacji i jest obecnie mocno postrzegana jako alternatywa dla grupy G7. Jeśli chodzi o to spotkanie, to spotkanie, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca, to warto zauważyć, że głównym problemem, który Poruszano jest kwestia no, takiej koncentracji ekonomicznej, która sprawia, że zbyt wiele państw jest zdanych na łaskę zbyt niewielu. Że, zacytuję tutaj indyjskiego ministra spraw zagranicznych, Sub subrachmaniama Jajszankara, który powiedział, że to spotkanie musi wysłać silną wiadomość. Że świat jest wielobiegunowy, równoważy się, a dawne metody nie rozwiążą nowych problemów. To jest cytat. Cytat z ministra Jai Shankara. indyjski szef dyplomacji, bardzo mocno zaakcentował konieczność właśnie werbalizowania, konieczność nagłaśniania tej, nar tej narracji, że świat jest wielobiegunowy, a zatem, że ta jednobiegunowa chwila, i, to, i ta dominacja świata przez Stany Zjednoczone, wyłącznie przez jedno supermocarstwo, dobiegła końca. Powiedział o perspektywie równowagi sił, gdzie dawne metody już nie zadziałają, to znaczy te także w obszarze jak można się domyślać z przesłania całego tego szczytu w kapsztadzie, także międzynarodowy system finansowy, międzynarodowy system walutowy. Zresztą to, co mi, szef dyplomacji Indii podkreślił, to, co podkreślił minister Jai Shankar, to fakt, że dzisiaj ta koncentracja ekonomiczna, w, jest, jest niesprawiedliwa, że jest niesprawiedliwa i ten brak sprawiedliwości na świecie w zakresie dystrybucji, redystrybucji dóbr był bardzo mocno wyeksponowany na tym, na tym szczycie. Podobne, na podobne kwestie zwrócił uwagę również brazylijski szef dyplomacji, dyplomacji Mauro Vieira, który określił, Grupę BRICS jako, cytuję, niezbędny mechanizm budowy wielobiegunowego świata, który odzwierciedla potrzeby państw rozwijających się, koniec cytatu. Tutaj warto podkreślić, że grupa BRICS właściwie od początku swojego istnienia, no, w obecnej formule funkcjonuje od 2011 roku, w formule pięciu państw, a tak naprawdę rozpoczęła się można powiedzieć, rozpoczęło się formowanie tej grupy jeszcze w 2006 roku i od samego początku akcentowano bardzo mocno konieczność wsparcia tak zwanego globalnego południa wspierania państw Rozwijających się. I tutaj, jeśli przyjrzymy się tym wypowiedziom czy indyjskiego szefa dyplomacji Jay Shankara, czy, czy brazylijskiego Wejry, no to warto także przywołać, przywołać słowa południowoafrykańskiej minister spraw zagranicznych pani Naledi Pandor, która stwierdziła, że BRICS chciałby dzisiaj zapewniać globalne przywództwo w tym świecie. Podzielonym przez różne geopolityczne napięcia i globalny brak bezpieczeństwa. Zresztą to bardzo mocno i coraz, coraz mocniej tak naprawdę wybija w tych wszystkich przekazach tych pięciu państw, że mamy do czynienia z policentryzowaniem się świata, że z kształtowaniem się świata wielo, wielobiegunowego, że ten świat zdominowany przez jedno supermocarstwo absolutnie się już skończył. I to Mówi i to, że tak powiem, wszyscy mówią w czasie przeszłym. Zresztą, no chyba najmocniej tutaj, właśnie akurat indyjski szef dyplomacji to wyartykułował, że świat już jest wielobiegu, wielobiegunowy. Natomiast to, o czym powiedziała pani minister Pandor, że grupa BRICS chciałaby zapewniać globalne przywództwo i globalne bezpieczeństwo, no to jest oczywiście pójście krok dalej, ale to wy, wy, wymaga znacznie. Głębszych systemowych, systemowych zmian. Jeśli chodzi o Chińską Republikę Ludową, była ona reprezentowana przez wiceministra spraw zagranicznych Ma który zaproponował, aby grupa rozwijała się w taki sposób, aby mogła nie tylko wspierać państwa rozwijające się, ale także wspierać tworzenie. Nowych rynków, nowych rynków ekonomicznych. Zresztą, jeśli chodzi o kwestie tutaj można powiedzieć, pewnego programu Chin dla, dla grupy BRICS, czy pewnej wizji, którą Chiny mają, o tym, o tym jeszcze za chwilę. Rosję reprezentował minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który. Podał do wiadomości, że obecnie już ponad 12 państw jest zainteresowanych dołączeniem do tej organizacji. Natomiast jeśli chodzi o ten taki, powiedzmy, ogólny przekaz, który był w mediach zachodnich, to on się skupiał głównie na kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zupełnie inaczej ten szczyt relacjonowały chociażby, chociażby media chińskie. Rosyjskie czy, czy brazylijskie, zupełnie inny akcent był właśnie położony w tym zakresie. Co bardzo ciekawe, RPA zaprosiła na, do udziału w, w tym szczycie 15 ministrów spraw zagranicznych z Afryki i z szeroko pojętego globalnego południa, a właściwie nie na tyle na samo spotkanie tych ministrów spraw zagranicznych, co na spotkanie Przyjaciół BRICS, które odbyło się w drugim dniu tego, tego szczytu 2, 2 czerwca. To ważny, ważny krok, jeśli chodzi właśnie o integrację tak zwanego globalnego, globalnego południa. I tutaj warto zauważyć, że chociażby chińskie media bardzo mocno akcentowały. Fakt, iż zachodnie media prezentują, zdaniem Chińczyków, mentalność zimnowojenną, że próbują przedstawić BRICS jako grupę konfrontacyjną, która stawia się przeciwstawiać porządkowi kierowanemu przez Stany Zjednoczone, czy też temu kolektywnemu zachodowi, który próbuje utrzymać globalną hegemonię Stanów Zjednoczonych. Natomiast, zdaniem chińskich mediów. Celem grupy BRICS jest faktycznie dążenie do zbudowania takiej szerokiej globalnej platformy współpracy między rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się, a także poprawa. Globalnego, globalnego zarządzania. Jeśli chodzi o główne tematy spotkania w Kapsztadzie, to były to m.in. plany zmniejszenia czy nawet bardzo istotnego ograniczenia zależności od dolara amerykańskiego. Oczywiście temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego był podnoszony, jeśli chodzi o Tutaj stanowisko strony chińskiej, to zdecydowanie położono nacisk na dyplomatyczne rozwiązanie tego, tego konfliktu. No ale oczywiście wiemy, że Chińczycy od 24 lutego bieżącego roku mają swój 12-punktowy plan, który wielokrotnie zresztą w podcaście geopolitycznym omawiałem. I tutaj, jakby narracja jest absolutnie zbieżna z tym. Z tym, z, tym, z tym planem, jeżeli chodzi także o to spotkanie. Natomiast to, co mocno, mocno wyakcentowano, to także ochronę światowego pokoju i bezpieczeństwa. Niewątpliwie ważnym elementem było przygotowanie tego, tego spotkania w Johannesburgu, który jest planowany na, planowany na sierpień. Zarzucono, zresztą chińskie media zarzuciły mediom zachodnim, że próbowały, próbowały w cudzysłowie przejąć narrację na temat. Tego spotkania w Kapsztadzie, podsycając tematy związane właśnie z wojną rosyjsko-ukraińską, rosyjsko czy też z kwestią takiego akcentowania pytania, czy prezydent Rosji Władimir Putin osobiście weźmie, weźmie udział w tym szczycie, no, w kontekście oczywiście decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego, jeżeli chodzi o ten nakaz aresztowania, to zdaniem chińskich mediów było. Było absolutnie niestosowne, jeśli chodzi o media, media zachodnie, no i bardzo mocno, bardzo mocno były tutaj akcentowane inne, inne tematy, łącznie, tak jak powiedziałem, z kwestią rozszerzenia grupy BRICS. Wiemy doskonale, że coraz więcej państw składa wniosek o przystąpienie bądź wyraża takie zainteresowanie, w tym Wenezuela, Argentyna, Iran, Arabia Saudyjska, Algieria czy Zjednoczone Emiraty. Emiraty Arabskie. Warto zauważyć, że tutaj stanowisko wszystkich pięciu państw jest takie, że grupa BRICS to mechanizm otwarty, który, który tak naprawdę jest no, można powiedzieć inkluzywny i, i w, każdy może praktycznie złożyć, złożyć ten wniosek o dołączenie. Co bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ekspansję grupy BRICS, to trzeba zauważyć, że bardzo dynamicznie rozwija się również New Development Bank zwany również bankiem, bankiem BRICS, dołączył już Bangladesz, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Urugwaj. Istnieją także informacje, czy pojawiły się już w przestrzeni publicznej informacje, że również Arabia Saudyjska prowadzi rozmowy w sprawie właśnie przystąpienia do, do właśnie tego, tego banku, banku BRICS. Reasumując, jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas spotkania w Kapsztadzie był rosnący trend dedolaryzacji i ograniczania rozliczeń w dolarze. Perspektywa także odejścia od tych, od tych rozliczeń. Podkreślano także, że coraz częstsze nadużywanie hegemonii dolara przez Stany Zjednoczone, kosztem wielu krajów rozwijających się, będzie tym czynnikiem. Zwiększającym atrakcyjność grupy BRICS. Dziękuję Państwu za uwagę.